Dzień dobry, witam Państwa. Może będę słyszalny bez mikrofonu? Jestem na końcu słyszalny? No to świetnie, to w takim razie w sposób tradycyjny. Nazywam się Marek Wirkus, jestem właśnie razem z panią dr Tubierewicz. Przygotowaliśmy wystąpienie na dzisiejsze seminarium. Tu jednocześnie Państwu pokazam troszeczkę teren, skąd pochodzimy. Pochodzimy z nadmorza, przyjechaliśmy nad morze. Nawet jest cieplej niż w Krakowie. Dużo cieplej niż w Krakowie. A tu mamy piękny widok na nasze polskie morze. Oczywiście nie, to jednak nie działa. Słowek to nie działa. Ja chciałbym troszeczkę się zająć tradycją. Mówimy o sztucznej inteligencji, jesteśmy gdzieś tam myślami do przodu, ale w porządku. Aby do tych pójść i to szybko do przodu, to uważam, zajmiemy się jeszcze jedną taką metodyczną sprawą. Właśnie projekty innowacyjne, które no, służą podłożem i wynikiem tych projektów jest te rozwiązania o sztucznej inteligencji, o której tutaj była mowa. I chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Doskonałości nigdy za mało. I dlatego to, co może się cofnąłem troszeczkę z tematem, ale uważam, że warto go jeszcze podejmować. Kiedyś tym się zajmowałem. Zobaczcie Państwo, mówiłem, że dzisiaj jesteśmy na piątym seminarium. Na drugim żeśmy to mówili. Także tu gratuluję właśnie panu profesorowi, że konsekwencje trzyma się, uważam, tak trzyma się, żebyśmy dalej się mogli tutaj spotkać, dyskutować, no i po obopólnej korzyści. Jeśli chodzi o tematykę zarządzania projektami innowacyjnymi, to ktoś powie dzisiaj, to jest kotlet odgrzewany. Bo tym się zajmowałem się przed lata, ale sądzę, że tutaj jest cały czas wymagana potrzeba, jak jeszcze lepiej osiągać wyniki projektu. Ja sam kiedyś bardzo intensywnie tym się zajmowałem w tym zakresie. Na ten temat powstało szereg definicji, co to jest innowacja, ale z drugiej strony, z jednej strony innowacja, ale z drugiej strony, jak ją wdrażać. I stąd właśnie szereg właśnie takich sugestii definicyjnych, jak to wygląda. W praktyce to bywa tak często. W praktyce niestety jeszcze cały czas, bo mimo że osiągnęliśmy dużą doskonałość w zakresie realizacji projektu, ale często bywa tak jeszcze cały czas i wyników nie ma. No i właśnie pytanie, co z tym dalej, jak z tym dalej postępować i stąd właśnie ja cały czas metodycznie jakoś wokół tego tematu krążę i staram się coś wnosić. Kiedyś napisałem książkę pod tytułem Zarządzanie przedsięwzięciami w dynamicznym środowisku wieloprojektowym. Było to początek lat 2000, wtedy to była dosyć duża nowość. Dzisiaj zarządzanie wieloma projektami jest dosyć popularne, ale tematyka zarządzania projektami innowacyjnymi pozostaje. A właśnie znalazłem nawet coś takiego, że tutaj na miejscu jest prowadzone studium podyplomowe zarządzanie projektami innowacyjnymi. I jak widzę, z dobrym sukcesem jest zrobione, bo już przed wielu lat stwierdziłem, także tematyka jest aktualna. Zastanawiałem się, na czym polega ta specyfika tych studiów zarządzania innowacyjnym projektem. No, ja też prowadzę studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej, gdzie zastanawiałem, czy jest jakaś ulica w programie. Jest. Nie taka duża, ale jest. Jest taka drobna. Mamy tutaj taki blok i tego się przyglądam na zasadzie benchmarkingu. Na zasadzie nie, że kopiuję. Na zasadzie benchmarkingu patrzę, jak im to wychodzi, a może właśnie coś tam jeszcze w tym swoim studiu, który robię, będzie coś lepszego. W takim razie przychodzimy. Pierwsza sprawa do tej doskonałości. Mamy być coraz lepsi. Mamy coraz lepiej osiągnąć skuteczni. Co to znaczy właśnie ta doskonałość? Ja tu wychodzę z takiej definicji. Oczywiście nie możemy etymologicznie możemy się zastanawiać, co to jest ta doskonałość i rozbierać to słowo na kilka rzeczy, ale ja tu wychodzę z takiego założenia. Właśnie był taki pan, który kiedyś to napisał. Ja uważam, doskonalmy się, róbmy coraz więcej. Akurat ten pan dużo rzeczy mądrych powiedział, a to ja wyciągnąłem właśnie z jego tego. No widać dostojnie na tym swoim Wiedniu, na tym siedzi w fotelu i zadowolony, że cały czas ma rację. Mimo, że już minął wiek, jak już nie żyje, ale cały czas ma rację w tym zakresie. No ja właśnie w tym zakresie zacząłem postąpić. Jeśli chodzi o sukces projektu, bo to jest doskonałość, a sukces projektu to związane. Uznanie klienta, uznanie sponsora w tym zakresie. No i oczywiście po to, żeby też pracownicy byli zadowoleni, bo bardzo często ten pierwszy jest zadowolony, a ci pracownicy mają taki niedosyt, no coś nie wyszło, no nie tak jest. Nie cieszą się z tym sukcesem. Jeśli chodzi o projekty, kiedyś to miał być doskonały projekt. Takie było założenie. A czym się skończył?
Nawet o interwencja sponsora w tym zakresie nic mu mogę. Zobaczcie Państwo, sponsor tam i tego interweniował ostro i też mu nie wyszło. No, coś w tym projekcie nie wyszło. No. I teraz powiedzmy, czy to już jest przeszłość faktycznie? No zobaczcie, z czym się skończył ten projekt. No, no właśnie, z czym się skończył ten projekt? No totalna klęska. No. Ja, właśnie chodzi o to, żeby być mądrzejszym przed faktem. W takim razie, no po kilka słów, na ile mi czas pozwoli na temat tej doskonałości, zastanawiam się takie coś. Wziąłem tutaj tradycyjną, klasyczną Schumpetera zestawienie, co to są projekty innowacyjne, zastanawiam się, czy dzisiaj można do tego dołączyć jedną metodykę postępowania. No to jest ta klasyka. Właśnie tutaj mamy różnego typu propozycje innowacji i czy możemy jeden sztampę przyłożyć. Mamy kilka metodyk. Teraz się zachwytamy metodykami zwinnymi. Czy coś można z tego zrobić? No, ja na przykład też bardzo kibicuję wszelkiego typu innowacyjnym projektom człowieka. Przeglądam się, patrzę, jak to jest robione. Bo to uważam, że tutaj jest dużo do zrobienia i mam na przykład modyfikowany genetyczny. Przyglądam się tym projektom, czytam na ten temat i patrzę, jak to robi. Albo co człowieka robi, czy to jest człowiek, czy już maszyna jest. To jest tego. Albo jeszcze jeden taki projekt, człowiek biogenerowany. I tutaj mamy znowu właśnie szereg innowacyjnych projektów. Teraz jak je robić? Na pewno są potrzebne, na pewno w tym kierunku, ale właśnie jest to wyzwanie metodyczne, jak to robić. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to bardzo się przyglądam i czytam dużo na temat projektów. Jak zarobić duże pieniądze, żeby mi ta sztuczna inteligencja podsunęła? No na razie widzę, że nie wszyscy mają, ja nie mam w tym, jeszcze nie mam w tym zakresie dużych osiągnięć. Ta sztuczna inteligencja nie chce mi podpowiedzieć, a już dużo przejrzałem programu właśnie, żeby ktoś mi podpowiedział, jak tu wielkie pieniądze zarobić. Temu panu trochę wychodzi, ale jeszcze jest rozczarowany. Ale uważam, że tu już właśnie, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, bo my mówimy do celów kształcenia, jak są wykonywane. Przejdźmy dalej w takim razie. O co chodzi w tym projekcie innowacyjnym? Przede wszystkim wysoki poziom zagrożenia, potrzeba kreatywnego postępowania, wysokie ryzyko, a w ogóle to nie wiemy, co będzie na końcu tego projektu. I dlatego też musimy pewne rzeczy tutaj wziąć, spróbować. No mówiłem o tej metodyce, czy istnieje jedna. No ja do tej pory nie mogę i stwierdzam, że no chyba jednak nie ma takiej specyficznej metodyki akurat do projektów innowacyjnych. Stąd takie właśnie szukanie na przykład sukcesów projektu. Są osoby, które się zajmują, zastanawiają się, a w czym tkwi ten sukces? Tutaj mamy pewne opracowanie, z którym moglibyśmy się zgodzić albo nie. Ja się do końca nie zgadzam, bo uważam, że jest szereg innych elementów, które wpływają na sukces takiego projektu innowacyjnego. Także po kolei. Pierwsza rzecz, którą są potrzebni. Są potrzebni ludzie, którzy znają słowa, że to jest niemożliwe. Nie znają tego słowa. Nie znają słowa, że to jest niemożliwe. Jest takie nawet powiedzenie, że zrobił dlatego, bo nie wiedział, że nie można tego zrobić. No właśnie o tych takich ludzi, żeby było więcej. Którzy po prostu dostosowują ten świat do siebie i takich właśnie fascynatów powinniśmy tu kształcić na uczelniach. No mam nadzieję, że to robimy. No. Także to jest pierwszy warunek, żeby to wszystko wyszło. Zobaczcie Państwo, ja tych fascynatów to podziwiam. Są takie jak chmielaki. Tych fascynatów, zobaczcie Państwo. Tu w 16 roku wymyślono 266 nowych piw, rodzajów trunków tego. A w 2022 jeszcze do tego dołożono 251. I czytałem, że w tym roku będzie jeszcze kolejnych 200 propozycji właśnie nowych rozwiązań, a piwo z czego się składa? I to są właśnie, mówię, takich fascynatów, żeśmy mieli jak najwięcej, którzy właśnie potrafią trochę zmieniać ten świat, mimo że on już jest jakoś tam w jakiś sposób już istniał. Dobra, przejdźmy po prostu dalej, jeśli chodzi o rozwiązania. Mamy takie modele, które mówią, jak prowadzić prace innowacyjne. Tych modeli w literaturze znajdziemy dużo, możemy się do nich dostosunkować. Tego. Ja tak na tym tyle taki zaproponowałem inny model, który chcę Państwu tutaj przedstawić, kilka głównych elementów. Pierwsza sprawa, uważam, bardzo dużo tkwi w sukcesie już na początku, jeszcze przed projektem. Jeszcze przed projektem istnieją właśnie duże sytuacje, które wpływają później na sukces projektu. I tutaj chciałem pokazać pewne elementy, które uważam, że warto tutaj zastosować do tego, żeby na końcu doprowadzić. I kilka słów na ten temat powiem. W każdym razie potem generowanie pracowania pomysłu uważam, że musi być ocena z punktu widzenia finansowego.
bo to jest najbardziej wiarygodna ocena. Nie na zasadzie, czy mi się podoba, czy mam czego. Na zasadzie oceny finansowej i stowienia. I na końcu kilka rzeczy takich, które będziemy oceniać i kilka i akceptacja stosowania użytku. Model, który opracowałem, który powoli tam doskonale i chcę go jakoś tak jeszcze bardziej udoskonalić, że może być, bo już miałem nawet próby praktycznego zastosowania. Po kolei, jeśli chodzi o pomysł. Czy nasz pomysł jest dobry, czy rzeczywiście rozpala wyobraźnię, czy go robić? No jak tutaj go stwierdzić? No, przede wszystkim wychodzę z założenia. Nie ma projektów bez pieniędzy. Więc dajmy się w takim razie pod ocenę osobom, które dysponują tego typu pieniędzmi, które mogą na ten temat coś powiedzieć. No. No chodzi o takie coś, że musimy określić o to na początku. Ile pytamy, ale później nas interesuje to. Ten sukces w kategoriach finansowych polega na tym, że w pewnym momencie no, te przepływy finansowe są po prostu. Także musimy analizę efektywności. Ale jak powiemy, liczenie NPV, IRL i tym podobne, nie wszyscy na tym wiedzą, każdy patrzy na to dziwnie, jak to zinterpretować, no i tu są problemy. A jednak ja uważam, to jest podstawa. Jeśli chodzi o finansowanie, przede wszystkim nie ma jakiejś jednej reguły, dlatego musimy wyjść i spróbować tą analizę finansową zrobić etapami. Powiem takie króciutkie, jak Państwo wiecie, zwłaszcza ci, co byłem wywalony w Gdańsku, w naszych konferencjach robiliśmy jeden stadionie gdańskim i pamiętam taką, w związku z tym, że byłem takim trochę konsultantem, taką sytuację. Ile kosztuje projekt pod tytułem budowa stadionu? Projekt innowacyjny. Wtedy nie budowano w Polsce stadionu. No i właśnie kolega, który to prowadził, poprosił mnie i mówi, słuchaj, pomóż mi jedną rzecz zrobić. Stadion w Gdańsku ma kosztować 300 milionów według ustaleń Rady Miasta, która zgłosiła Gdańsk jako gospodarz Mistrzostw Europy. A ten kolega, właśnie w świętej pamięci niestety, mówi, mi wychodzi, że stadion będzie kosztował ponad miliard. Ja mówię, jak to jest możliwe? Oni na 300, a ty aż na miliard? No taki właśnie jest problem, jak ja się z tym zgłoszę, nie mam uzasadnienia. No i faktycznie siedzieliśmy, przygotowaliśmy uzasadnienie, poszedł na Radę Miasta i mówi, że stadion nie będzie kosztował 300 milionów, a będzie kosztował ponad miliard. Ja mówię, no i co? No przedstawiłem i za przeproszenie za drzwi, że ja mówię banialuki, ja mówię bzdury, bo to jest właśnie to, że nie mamy szczegółowej informacji. To są przymiarki. Ale tego typu rozbieżność trzykrotna, no to jest dużo. No i w każdym razie, jak ten stadion faktycznie miał kosztować ponad miliard, a skończyło się na 900 milionów, także niedużo się pomyli, a ci co, 300 zaczęli. I stąd jest jedna rzecz. Etapowość. Czy jest możliwość? Właśnie, czy jest możliwość stopniowego dochodzenia właśnie do naszego wyniku? Kolejne zagadnienia, jeśli chodzi o zasadę, no jest zasadno powiedziane, że najlepiej są te najbardziej rentowne. Jeżeli wyliczymy nasze NPV, jeśli oczywiście one są wiarygodne, to nasze NPV, IRR i tym podobne, i na niższym poziomie. I tu jest jedna rzecz, która jest dobra. Spróbować pozyskać kapitał, konkurować, bo ci nas sprawdzą, właśnie te instytucje nas sprawdzą, czy nasz pomysł jest dobry i ta ocena musi być dokonana w ten sposób, żeby decydentów chciałem powiedzieć, żebyśmy się dali pod osąd zewnętrzny, jeśli chodzi o finansowanie. Jeżeli spróbujemy na początku poddać się takim ocenie, już mamy największe prawdopodobieństwo sukcesu. Zakładamy, że pozytywnie się skończyło, mamy przynajmniej deklarację pozyskania środków finansowych. No i teraz opracowanie projektu do wdrożenia do Marsji. Tutaj wiadomo sprawa, ci co decydują, co żeby jak najszybciej zrobić, jak najbardziej innowacyjnie, jak najniższe koszty. To znamy wszyscy i tu się nic nie zmieniło i w dalszym ciągu istnieje. No ale to jest problem. Przede wszystkim nie mamy danych, co będzie w naszym projekcie innowacyjnym. No i to by takie sugestie, że planowanie bardziej zgrubne. Szereg oszacowań w tym zakresie. SPP jako taka tylko ogólne zestawienie. Z założeniem, że to będzie jeszcze ewentualnie później uszczegółowione w miarę prowadzenia pracy. Tego typu podejście, takie dosyć sztywne, no troszeczkę się kłóci z podejściem do projektów innowacyjnych. Tu mamy dokładnie wszystko zaplanowane, a w projekcie innowacyjnym kreatywność, elastyczność, reagowanie na zmiany, a tu przy takim zestawieniu troszeczkę to niestety, ale może nie wychodzić i nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale z drugiej strony sponsor pod tytułem na przykład wspomniana już tutaj Unia Europejska wymaga tego typu opracowań.
I nim jeszcze pójdzie, nawet do NCBR-u nim pójdziemy, musimy to wszystko napisać. A nasza wiadomość jest, no są różnie, dlatego to się trochę kłóci ze sobą. Patrząc, jeśli chodzi o plany wdrożenia, to właśnie warto zrobić to wieloetapowo. Jeżeli jest możliwe, jeżeli sponsor się zgadza, warto zrobić, że pierw powstaje pewien pogląd na początku, później to jest uzupełniane, ale ten komfort stopniowego uzupełnienia nie zawsze występuje. I tu na to trzeba po prostu zwrócić uwagę. Problem. Mamy plan opracowany, wszystko nam gra, no ale kto ma teraz pojąć ryzyko inwestowania? Powiedziałem wstępnie, że chodzimy po pewne jakieś deklaracje, no a źródło finansowania to jest sposób weryfikacji poprawności działania. Mam robić nie za swoje pieniądze? No to robię. Ale jak mam wydać swoje pieniądze, o, tu się trzy razy zastanowię. I to jest ten, pójdziemy do instytucji, która ma zweryfikować pomysł, no to się okazuje, że wtedy z nas zaczynają się schody. Jeśli chodzi o źródła finansowania, to są różne. Kapitał własny, kapitał obcy, ale ja chciałem zwrócić Państwa uwagę na takich właśnie projektach innowacyjnych. Ten fragment jest bardzo istotny, jako też sposób weryfikacji działań innowacyjnych, które pozwolą nam na osiągnięcie sukcesu. Wszystko oczywiście, kto jest w Polsce najlepszym crowdfunderem i pochodzą projekty innowacyjne? Wszyscy chyba wiemy, że no, ojciec Rydzyk chyba. Ojciec Rydzyk jest najskuteczniejszy w tym zakresie. Projekty innowacyjne mu wychodzą i faktycznie dobrze mu to idzie. Dobrze, jeśli korzystamy z kapitału własnego, niestety, co tracimy? Przede wszystkim nie ma weryfikacji zewnętrznej. My sami, jak najczęściej do projektu, to twierdzimy, że my co, jesteśmy genialni, mamy najlepsze rozwiązanie, tak mamy robić. Dlatego uważam, że to nie jest bardzo droga postępowa. Inna sprawa, że nie zawsze będziemy mieli tyle pieniędzy, żeby to zrobić. No ale to jest kwestia dalsza właśnie. Przechodzimy teraz dalej. Jeśli chodzi o projekty, do czego służy dzisiejsza realizacja? Ma być projekt szybko zrobiony. Dziś jesteśmy tacy właśnie niecierpliwi, żeby te wyniki były jak najszybciej. No to szybkie wdrażanie, szybkie wprowadzenie. I tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, odgrzebali pewną rzecz, prowadzenie prac w inżynierii symultanicznej. Jest to teoria, która kiedyś powstała jeszcze w latach 90., wtedy już też się mówiło, ale jakoś to zginęło dzisiaj. Dzisiaj o tym się mało mówi, a to jest właśnie coś, mówi się o iteracyjnym, mówi się o sprintach. Ale ja uważam, że tutaj warto wrócić przy projektach innowacyjnych właśnie do tego zarządzania symultaniczne. No i tutaj oczywiście nowoczesne dzisiaj wszelkie narzędzie informatyczne wspomagają pracę zespołową, a ta praca zespołowa, jak wiadomo, jest bardzo istotna, jeśli chodzi o zagadnienie prowadzenia prac. Jeszcze jedna rzecz, która rośnie dzisiaj w ważność. Jeśli mamy opracować jakieś innowacje, to nie jest wykonanie jednego projektu, ale to jest kilkanaście projektów. No i stąd właśnie powstaje potrzeba zarządzania wieloma projektami jednocześnie. Teczka projektów, programy i tu warto zrobić. To zresztą, jak powiedziałem kiedyś na początku, tam trochę działałem i trochę troszeczkę też spełniłem. Ryzyko. Każdy projekt innowacyjny to jest wysoki poziom ryzyka, z którym jakoś musimy się podjąć. Ale kto ryzyko głównie podejmuje? No ten, co daje pieniądze. Dlatego na niego musimy zwrócić uwagę. Wszystkich elementów, jeśli chodzi o tutaj znanych wszystkim, co zrobić z ryzykiem, to uważamy wszystkie te dwa. Łagodzenie, akceptację. Musimy się godzić z jakimś ryzykiem. Nie ma jakiegoś unikania, nie ma tego. Każdy musi mieć tutaj pewne jakieś tutaj zestawienie, świadomość, że w projekcie innowacyjnym to ryzyko występuje i tego nie omniemy. No i teraz jeśli chodzi o wdrażanie, to poddać się i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na poddanie osądu się klienta. Nie na końcu projektu innowacyjnego, ale po drodze. Po drodze. Nie badania marketingowe, nie jakieś szacunki. Po drodze konsultacje z klientem. I tu mógłbym, nie bardzo jeszcze raz, żeby domówić, ale szereg przykładów, żeby pokazać właśnie, że klient, jego udział w pracach może być bardzo efektywny. Po kolei nasz problem. Robimy innowacyjne, chcemy mieć przewagę na rynku, a tutaj właśnie problem, że jak z zaufaniem. No i tu pewne rozwiązania są bardzo istotne, które będą nas ochroniły. No i nareszcie koniec. Koniec prezentacji też, panie profesor. Będzie. No i teraz koniec musi być wyraźnie pokazany, bo z tym jest, że na początku od niej wiem, kiedy odpoczniemy, ale to musi być wyraźnie też pokazane, co jest końcem projektu. I teraz podsumowując. Pamiętaj, projekt innowacyjny to nie jest zryw.
To ma być uporządkowane, metodyczne, nie jakoś tam będzie, ale świadomie, ale z drugiej strony powiedzieliśmy pewne niedostatki metodyczne, jak tutaj postępowa cały czas występuje, więc musimy jak najbardziej na to zwracać uwagę. Co dalej? W ramach jednego projektu musimy zwrócić uwagę, że może być kilkanaście projektów tego. No i zwracając do tego modelu, ja go jeszcze udoskonalę, jeżeli Państwo wniosą, co będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i podsumowując. Podsumowując właśnie, chodzi o to, żebyśmy cały czas dążyli do tej doskonałości, cały czas, bo tutaj nie ma końca. Jeśli chodzi o mierniki doskonałości, chcę zwrócić uwagę tylko na jeden. Wypaczeniem jest osiąganie celów projektu kosztem ludzi, którzy wykonują. Jak już coś nie idzie, to wtedy się naciska ludzi na tych wykonawców, żeby oni właśnie z siebie dali dwa razy więcej, niż to jest możliwe. Także pamiętajmy, pracownik może się w pewnym sensie, no mówiąc kolokwialnie, wkurzyć. Nie będzie pracował, ale co najwięcej stracimy? Wiedzę, którą on pozyskał. I tu jest istotna rzecz, że przy projekcie innowacyjnym jest wiedza. No i teraz kończąc, jeszcze jedna taka rzecz, wracając do naszego tutaj zagadnienia, pamiętajmy, no, bądźmy optymistami. Na pewno dam sobie radę. Na pewno dam sobie radę. Na pewno, chociaż mam taką wątpliwość, że właśnie dzisiaj była mowa o sztucznej inteligencji i takie mi się pojawiło, taki mem mi się pojawił. Maturzysta idzie. Właśnie taki, co się z tego chatbota uczy. Taki prawdopodobnie z tego, co jest właśnie, się uczy i sobie powtarza. No i musi powtarzać. Na pewno zda maturę, co? No, bo mu sztuczna inteligencja po prostu pomoże. Także dziękuję bardzo. Czasu nie ma do dyskusji.